Komunikacja miejska w Białymstoku oferuje pasażerom rozwiązania futurystyczne, tak dalece wybiegające w przyszłość i tak wspaniale korzystne dla każdego, że mieszkańcy innych miast nie są sobie w stanie tego kompletnie w ogóle nijak wyobrazić. Słyszycie te piknięcia dobiegające z wnętrza autobusów? To przyszłość, o której opowie nam dyrektor Białostockiej Komunikacji Miejskiej. Klikanie. Cóż się za tym kryje? Tak naprawdę klikanie zostało wymyślone w Białymstoku ponad rok temu. Bardzo się przyjęło i zrobiło oszałamiającą karierę, trzeba przyznać. A tak naprawdę te kliknięcie to jest po prostu przyłożenie karty do czytnika w autobusie. Służy to rejestracji przejazdu, służy do automatycznego zakupu biletu, potwierdzenia generalnie prawa pasażera do podróży naszymi liniami. Korzyść z tego, że Państwo wchodzicie do autobusu, rejestrujecie kartę, jest naprawdę obopólna, ponieważ z jednej strony Państwo jak gdyby mówicie, chcę jechać tym autobusem, my dostajemy jakby przez to potwierdzenie, że jest zapotrzebowanie na tą linię. Z drugiej strony ja będę Państwa za jakiś czas namawiał do tego, żebyście Państwo rejestrowali kartę przy wyjściu. My dostajemy wtedy naprawdę kapitalną informację o tym, dokąd Państwo potrzebujecie jechać. Bardzo fajny pomysł. Wiedzą nasi mądrzy włodarze, że trzeba nam gimnastyki, nam, którzy wygodnie jak królowie jeździmy autobusami. To nie jest trudne, jest to prosta czynność. Ale czy przypadkiem, angażując ręce do podniesienia torebki, do przytrzymania portfela, czy przytulając się sympatycznie kieszenią do kasownika, w momencie ruszania autobusu nie utracimy równowagi? Państwo robicie to tak odruchowo, to naprawdę nic nadzwyczajnego. Myślę, panie dyrektorze, że nie każdy nadaje się do podróżowania naszymi autobusami, jak przecież i nie każdy nadaje się do podróżowania statkami kosmicznymi. Nowoczesność stawia wobec pasażerów twarde wymagania. Może powiedzmy w ten sposób, że takie kliknięcie tą kartą przy wejściu do autobusu to jest bardzo taki sympatyczny i miły gest z jednej strony względem organizatora, ale względem wszystkich współpasażerów, bo tak naprawdę to jest tak, jakbyście Państwo powiedzieli każdemu z współtowarzyszy podróży: dzień dobry, mam bilet, mam prawo tym autobusem jechać i pojedziemy teraz razem do końca tej trasy albo wysiądziemy na którymś z przystanków. Jakie to miłe, a jakie nowoczesne. Teraz już wiem, że jeżeli będę chciał powiedzieć żonie kocham cię, to zabiorę ją na przejażdżkę komunikacją miejską i w jej obecności zarejestruję przejazd. Nie raz, wiele razy. Niech wie, co do niej czuję. Wchodząc z autobusu, kliknijmy, bo to jest taki naprawdę miły ukłon. Dzień dobry, witam Państwa w autobusie. Mam ważny bilet, pojedziemy razem. Dla niewtajemniczonych powiem, że ten pan ma ważny bilet okresowy, że zapłacił za niego, że kontrola jest w stanie sprawdzić ważność tego biletu, że w starodawnej komunikacji mógłby już dawno usiąść, ale nie zwróciłby uwagi na to, co właśnie robi. Jechałby bez refleksji i bez przywitania się z pozostałymi pasażerami. A tak pik, witam wszystkich. W jednym z wywiadów pan dyrektor stwierdził, bez udziału człowieka, automatycznie każdego miesiąca będziemy uzyskiwać kilka milionów rekordów danych na temat podróży naszych pasażerów. Te kilka milionów informacji trafi do pana dyrektora automatycznie, bez udziału człowieka. No skoro bez udziału człowieka, to chciałbym, aby to się działo i bez mojego udziału. Naprawdę chcemy organizować komunikację, która będzie służyła naszym pasażerom. Przecież nie tworzymy jej dla siebie. Ona służy codziennie prawie 100 tysiącom białostoczan, którzy do autobusu wsiadają raz, 5, 15 razy. Są tacy pasażerowie.